Szukając japońskiego samochodu z pierwszej połowy lat 80. musiałem trafić w to miejsce. To miejsce to świątynia japońskich samochodów w tym kraju. Te wszystkie Mazdy, które widzicie, one są po prostu fabrycznie nowe. Cześć, witam. Cześć, Patryk, witam cię. Powiedz mi, skąd to się wzięło, bo to jest kompletnie niewiarygodna historia, aż trudno w to uwierzyć, że tu jest kilkanaście samochodów, które mają 0 km przejechane od nowości. Tak, zgadza się. One są nowe. No jak to się stało, że one są nowe? Dealer Mazdy w Szwajcarii pewnej puli rocznie nie sprzedawał. Mhm. Zdecydował się ich dalej nie sprzedawać. Zostawił je dla siebie w hali ogrzewanej, podgrzewanej. Trzymał ich przez tyle lat. Czyli one... co nie sprzedał, to odstawiał sobie do garażu i to sobie stało. Tak. Dla nich czas się zatrzymał 30 lat temu. No dobrze, dlaczego się zdecydował teraz je sprzedać? Zmarł. Mhm. I rodzina sprzedała? Nie wiadomo. Rodzina, syndyk, ktoś to przejął, trafiły potem na rynek, trafiły potem do Polski. Jak je znalazłeś, jak usłyszałeś o tym, że są fabrycznie nowe Mazdy z lat 80., uwierzyłeś w to od razu? Nie, dopóki nie zobaczyłem. No tu masz takie rodzynki, które normalnie nie przetrwały już w większości w Europie, bo większość tych samochodów była po prostu zajechanych. Znalezienie tych samochodów tak, jak wyjeżdżały z fabryki, jest w ogóle pełną abstrakcją. Bez najmniejszej rysy. Bez rysy. Chromy, które są niepognieciona. Tapicerka, która no, jest idealna. Gumy wszystkie. Są wszędzie nowe akumulatory. To jest fenomen na skalę światową, znalezienie takiej kolekcji, takich samochodów. Chyba.